goodbye, motherfucker! Siema, z tej strony Mikiton11. Dzisiaj, jak możecie już po opisie zaobserwować, przekładanie Historokraty z Gigas oraz czym się je hodowla grupowa. Ogółem w dzisiejszym filmiku przyjrzymy się gatunkowi Historokraty z Gigas. Powtarzam się, sorry. Zapomniałem, co mówiłem przed chwilą, więc mogę się zaczynać, bo dzisiaj mam zły dzień. Dlatego nie mówię w filmiku, nie umiem się skoncentrować, więc sorry za pomyłki, zajękanie czy powtarzanie wyrazów. Oraz tak dokładnie, czym dokładnie się je hodowla grupowa, tak kolokwialnie mówiąc, co zrobić, żeby nasza grupówka się nie zjadła. W filmiku tym spotkacie się z wieloma bardzo oczywistymi informacjami, jednak należy pamiętać, że wielu z nas dopiero zaczyna swoją przygodę z pająkami i wiele informacji ich podanych w tym może być dla was, dla niektórych bardzo pomocna. Jeśli chodzi o grupówki, nie każdy ptasznik się do nich nadaje. Spośród tych, które warte są uwagi, to m.in. Holotele Incei, czy cała rodzina Holotele, a także niemalże cała rodzina poecji Loteria oraz przedstawiany dzisiaj w filmiku Historokraty z Gigas. Ważne jest, aby taką grupówkę miała w miarę stały dostęp do jedzenia, minimalizuje to kanibalizm. Pozwala na to w miarę bezpieczny rozwój pająków. Ciekawostką, jaką mogę wam tu powiedzieć, często ptaszniki żyjące w grupówkach rosną dużo szybciej niż te żyjące osobno. Rosną dużo szybciej z powodu tego, można powiedzieć, za sprawą swoich braci i sióstr, które pomagają często rzucać pająkowi wylinkę poprzez ich pilnowanie w trakcie wrzucania wylinki. Pająki w grupówkach potrafią budować naprawdę okazałe gniazda. Ważne jest, aby zapewnić im duży pojemnik czy też terrarium. Gatunek tej w sumie Historokraty z Gigas polecam z czystym sumieniem jako pierwszego pająka podziemnego, mimo że posiada znaczną siłę jadu, ale zazwyczaj nie przejawia agresji wobec ludzi, człowieka, zwał jak zwał. Zazwyczaj sugeruje się ucieczką. A co do tego gatunku, to mogę powiedzieć krótko w sumie, że bardzo ciekawy w obserwacji jest jako podziemniak, o dziwo, mimo że 3/4 swojego czasu spędza pod ziemią, kopie skomplikowany system tuneli, w których zazwyczaj czyha na swoją ofiarę. Dorosłe osobniki przybierają zazwyczaj od brązowego, szarego do czarnego koloru. Ptasznik ten, który zbliża się do wylinki, zazwyczaj płowieje, o dziwo. Historokraty z Gigas jest ptasznikiem podziemnym, który wymaga odpowiedniej ilości podłoża, by mógł kopać. Jak możecie zaobserwować, 3/4 na, tu mam 25 cm pojemnik wysokości, 20 cm mam podłoża. Jaką dużą zaletą jest to, że pająki stosunkowo są tanie. Cena rynkowa L1 wynosi od 6 do 8 zł, L5, L6 do 20. W zasadzie w pojemniku nie wymagana jest dekoracja, ponieważ pająk i tak nic nie będzie używał tego, zrobi co chce, przemebluje sobie. Wystarczy utrzymywać dużą wilgotność na poziomie od 70 do 90 stopni, nie ma tutaj określonej, można powiedzieć, takiej o 10% wilgotności. I taką ostatnią ciekawostką jest to, że pająk, jak są duże, potrafią nurkować. Tak, pająk podwodny, jak zwał, tak zwał, powtarzam się. Może go nawet polować na wolności na małe ryby. Niektórzy na duże osobniki przystosowują tak terrarium, że mają basenik z rybkami. Dzięki za oglądanie do końca, zaraz będzie muzyczka. Myślę, że podane informacje w dzisiejszym filmiku wam się przydadzą. Może się dowiedzieliście coś nowego. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wbijajcie na grupę, zadawajcie pytania. Na razie! Popped off by the mall, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the smother, just a swank in my hair. Trick, quick talk,
walking, crip walk if you down with the sick. Take a bullet with some grip and take